Cześć, witam was na moim kanale, a dzisiaj otworzymy sobie The Commandera Merciless Rage. Zapraszam. Rozwalimy od spodu. Okej. Sklejone, ale lepiej niż... Jobkiss M2020. Dobra. Mam załódek. Zapoznamy się z komanderem. Zobaczymy, jak jest przyczepiony. Góra, dół i po bokach. Z czego tutaj... Okej, tu już jest opakowanie nagięte. Nie było to w środku na stówę. Czy w sklepie, bo dostałem całe pudełko zamknięte. Z samym kompletem. Komanderów. Okej, dobra. Udało się dostać do komandera. Ale sprawnie wyszedł, także nie powinno się żadnego zniszczyć. To jest ta większa karta. To jest prawie tak duża jak całe pudełko. Okej. I lecimy. Andy Falkenrath. Zatrzymany, strzyk jeden czarnej i jeden czerwonej. Dzięki czemu wiemy już, w jakich kolorach będzie nasz deck. Jest to legendarna kreaturka wampir 1-3 z hejstem. I dodatkowo ma za zatapowanie discardowanie karty. Dobieramy kartę. OK. I kiedykolwiek discardujemy kartę, jeżeli mam Madnessa, to tapowujemy tą kreaturkę, czyli naszego komandera. Czyli już wiemy, czego się spodziewać w naszym deku. Będą to karty z Madnessem. I bardzo duża szansa, chyba że będą to też również wampirki. Nie zapoznawałem się wcześniej z dekami, żeby sobie mieć większą niespodziankę. Teraz przy oglądaniu, także spoko. Zaczynamy. Komandera już znamy. Nie będzie rozpiska wszystkich kart. Wiem tylko, że będą jakieś nowe karty robione pod tego komandera. O, nie ma tych kart. Okej. Spoko. Mogę grać tym deckiem. Tak, 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 dodatkowe. Nie komandry. Okej, czyli zasady komandera. Okej. Graven Predator Crypt Chain i some of your move. Chainer Nightmare Adept. Okej. Będą jakieś postacie pojawiające się w naszym deku. Dobra, mam takie pudełeczko. Pudełka to są spoko. No już są z papieru, ale są te plastikowe, te wkładki. Dzięki czemu trochę się to lepiej trzyma wszystko. No są ogólnie też porządniejsze niż te deckboxy, które się przeważnie dostaje. Dobra, robimy sobie zooma. Damy zooma. Okej, tutaj gramy. Standardy. Larne. Magicowe formaty. Standard. Wizard. I Commander. Okej. Na razie tutaj na bok poleci. Dobra. To chyba już każdy zna. Z tych
Myślę, że grałem w Commandera. I zasuwamy. To jest nasz Commander. Lecimy. Czarny Nightmare Adept. Okej, okay, to są chyba potencjalni nasi komanderzy. Nie jest to wampir. Okej. Okay. Jedziemy. Za 4 many. Human Minion 3-2. Legendarna kreaturka. I tak, discardy kartę. Możemy rzucić kreaturkę z naszego graveyardu w tej turze. Aktywować tą umiejętność możemy tylko raz na turę. Mhm. I kiedykolwiek nie tokenowa kreatura wchodzi do gry pod naszą kontrolę, jeżeli nie została rzucona z ręki, to dostaje hejsta do końca tury. To jest też spoko. Jeżeli tu są te madnessy i tak dalej. Jak najbardziej. Okej. Okay. Raven Predator Captain. Za 5 many kreaturka Human Warrior 5-5 z Penacem. I kreaturka ta dostaje plus X plus 0, gdzie X jest liczba życia, którą straciliśmy w tej turze. Okej. Okay. I kiedykolwiek kreatura ta atakuje, to możemy poświęcić jedną kreaturę. Jeżeli to zrobiliśmy, to dobieramy karty równe tej powerowi tej kreatury. Dodatkowo tracimy życie równe toughnessowi tej kreatury. Mhm. Spoko. Zombie bombi. O! W dwóch wersjach. Jeśli się komuś nie podobał jeden obraz, zawsze może sobie skorzystać z drugiego. Okej. Okay. Myślałem, że będą jakieś dwa rodzaje tokenów, ale to widzę, że będą tylko i wyłącznie zombiaki. Czy się pojawi cokolwiek innego? Aha, dobra, tu mam tak zombiaki plus emblem Obnik Silisa. Czyli wiadomo, czy już będziemy mieli Planeswalkera Obnik Silisa. I not. Czy to nie jest ta wersja Obnik Silisa z Battle for Zendikar? Za 5 many, o ile dobrze pamiętam, był tam ten Obnik Silisa. Zobaczymy. Lecimy dalej na razie. Karty się odkrywają. Super hiper rary. Dobra. Maya Misery. Za 2 many, sorcery, każdy przeciwnik poświęca kreaturę lub enchantment. Okej. Okay. Hate Mirage. Mirage. Za 4 many, sorcery, wybieramy do 2 kreatur, które nie kontrolujemy. Każda z tych kreatur. A, dla każdej z tych kreatur. Mhm, tworzymy tokena, który jest kopią tej kreatury. Te tokeny dostają hejsta, eksalujemy je na początku naszego endstepu. Okej. Okay. Bloodthirsty. Ej, fokus. Ej, łódka. A. Chyba chodzi o to, że tego rycerza tam dosunąć. No, dokładnie. Ech, nie ma tak. Rozpoznawanie twarzy. Fundowane. Okej. Okay. Bloodfist Blade. Zadumany artefakt equipment i zaekwipowana kreaturka dostaje plus 2, plus 0. And it's goaded. Co to jest? Okej. Okay. To goaded. To oznacza, że atakuje w każdej turze, jeżeli może i atakuje innych graczy niż my, jeżeli może. Fajne. Okej. Okay. I za 1 podpinamy ten equipment do kreaturki naszego przeciwnika, pod kontrolą naszego przeciwnika. Aktywować to możemy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli możemy aktywować sorcery. Okej. Okay. Spoko. Ale mi się podoba. Bardzo fajna karta. Scarecrow. Ok, za 4 many, 1-4, artefaktyczna kreaturka Scarecrow. I kiedykolwiek ta kreatura jest tapowana, wybieramy jedno. Możemy rzucić sobie landa z naszej ręki do gry zatapowanego. Zacny, wrócić wybranego landa z graveyarda do gry zatapowanego.
Naszego legata. O właśnie. Ok. Big Game Hunter. Zatrzymany. Kreatura. Human Rebel. Assassin. Ok. Teraz tak. 1-1. I gdy kreatura ta wchodzi do gry, niszczymy wybraną kreaturę. Spalimy 4 lub więcej. I nie może być zregenerowana. Spoko. Dodatkowo ma Madness. W końcu się zaczął Madness. Ok. Madness za 1. Modern za 0. Wow. Call to Netherworld. Za 1. Sorcery. Które pozwala nam na wrócenie wybranej czarnej kreatury z naszego grywiarda do naszej ręki. Modern za 0. Zacnie. Dark Withering. Za 4 many. Za 6 many, przepraszam. Z czego 2 czarne. Instant. Niszczymy wybraną nieczarną kreaturę. I Madness za 1. To jest trochę drogie. Ale to jest tylko po to ta karta, żeby ją z Madnessa rzucić. Faith of the Devoted. Devoted. Okej. Okay. Coś się wydarzyło. Trzeba się będzie zorientować. Dobra, przerwa krótka. Idę się zorientować, co się stało. Okej, okay, wróciłem. Coś się musiała u sąsiadów chyba wywalić, a nie u nas. Właśnie byłem jakiś zdziwiony, co tam się mogło stać, ale nic się nie stało. Dobra, znaczy nie u nas. Okej. Okay. Faith of the Devoted. Zatrzymany enchantment. I kiedykolwiek zakryjemy albo skartujemy kartę, możemy zapłacić 1. Jeżeli to zrobimy, każdy przeciwnik traci 2 życia, a my dostajemy 2 życia. Okej. Okay. Gorgon Lekius. Za 5 many. Kreaturka Gorgon. 2, 4. I kiedykolwiek kreaturka ta blokuje lub jest blokowana przez nieczarną kreaturę, niszczymy tę kreaturę na końcu walki. Spoko. I Madness za 2 czarne many. No nie, te Madnessy to rzeczywiście to będą chyba ciekawe. Grave Scrabbler. Za 4 many kreaturka zombie 2-2 z Madnessem za 2. Mhm, za 2-2-2, dobra, okej. Okay. Z Madnessa. I kiedy kreatura ta wchodzi do gry? Jeżeli jeżeli rzuciliśmy z tego Madnessa, to możemy wrzucić sobie wybraną kreaturę z naszego graveyardu do ręki właściciela. Kreaturkę nie tylko z naszego graveyardu, po prostu kreaturkę z graveyardu do ręki właściciela. Czy możemy komuś innemu w razie czego jeszcze pomóc? Okej. Rozumiem. O, hello. Ciebie już gdzieś widziałem. Murder's Compulsion. Za 2 many. Sorcery. Niszczymy wybraną kreaturę. Z Madnessem za 2. Spoko. Teraz zrobić. Nightshade Assassin. Za 4 many. Kreaturka Human Assassin 2-1 z Fear Strike'em. I gdy kreatura ta wchodzi do gry, możemy pokazać x czarnych kart w naszym ręku. Jeżeli to zrobimy, wybrana kreatura dostaje minus x do końca tury. Ok. I Madness za 2. Luzi. Podobały mi się te karty z Madnessem. Black Crafter. Ciebie chyba też gdzieś widziałem. Zatrzymany kreaturka Human Shaman 3-2. I gdy kreaturka ta wchodzi do gry, każdy gracz poświęca kreaturę lub Pacewalkera. Każdy gracz, który nie może, discarduje kartę. Okej. Okay. Sanitarium. Skeleton. Za 1 czarny kreaturka Skeleton 1-2. I zatrzymany. Wracamy do kreatury z graveyardu do naszej ręki. Czemu? Tą też kreaturkę. Nie wiem, zresztą to są karty, się zaczynam przewijać właśnie, które cały czas mi jakieś znajome się wydają. Dobra. Elders Reborn za 5 many Enchantment Saga. Okej. Okay. I 3 etapy. Jak to przesadzę. Pierwszy etap. Każdy oponent poświęca kreaturę lub Pacewalkera. Drugi etap.
każdy przeciwnik discarduje kartę i za, sorry, przepraszam, trzeci etap, czyli trzeci znacznik, jak dojdzie low counter, jest coś takiego. Wrzucamy wybraną kreaturkę lub planeswalkera z graveyardu do battlefielda pod naszą kontrolę, czyli możemy komuś przeciwnikowi coś fajnego zakosić. Fajne, fajne. Zombie Infestation za 2 mana. Enchantment. Discardujemy dwie karty. Tworzymy 2-2. Czarny zombie, kreaturkę, tokena. Okej. Okay. Discardujemy dwóch kart. I już mam później od Nessa i już jest spoko. Okej. Okay. Alchemist Greeting. Za 5 many sorcery. I czarten zadaje 4 damage'a wybranej kreaturce. Na szczęście jest Mandas za 2. Więc spoko. Fear Temper. Zatrzymany instant. Zadajemy 3 do obrażenia dowolnemu celowi. Ok. I Mandas za 1. Jeszcze bardziej ok. Army Lords. Okay. Ale początku mam manewry. Whispers za 4 many. Sorcery. I przyjmę kontrolę nad wybraną kreaturą do końca tury. Oto powiem tą kreaturę. Ta kreatura dostaje plus 2, plus 0 i hejsta do końca tury. I madden za 4. Przepiękne. Następnym czarem jest Violent Eruption za 4 many instant. I teraz tak. Czarny zadaje 4 obrażenia rozdzielone pomiędzy dowolnymi celami według naszego uznania. I madness zatrzymany. Przepiękne, to jest po prostu przepiękne. Fajne, fajnie, fajnie. Ormiarum Sphere. Za 2 many artefakt. I teraz tak. Za 2 zatapowanie. Poświęcenie tego artefaktu. Przeszukujemy naszą bibliotekę w poszukiwaniu dwóch landów, basic landów. Pokazujemy je, wrzucamy do naszej ręki, po czym tasujemy naszą bibliotekę. Hedron Archive za 4 many artefakt, który za zatapowanie pozwala na... Za zatapowanie po prostu dodajemy sobie 2 bezkolorowe many. I za 2 zatapowanie, poświęcenie tego artefaktu dobieramy 2 karty. Ok. Meteor Golem. No dobra. Niech mu będzie. Za 7 many artefaktyczna kreaturka Golem. 3, 3. I gdy kreatura ta wchodzi do gry, niszczymy wybrany nielandowy permanent pod kontrolą przeciwnika. Rakdos Locket za 3 many artefakt i za zatapowanie dodajemy czarną lub czerwoną manę i za 4 mana w dowolnej kombinacji czarnej lub czerwonej zatapowanie, poświęcenie tego artefaktu dobieramy 2 karty. Teraz karta, które chyba nie trzeba przedstawiać graczom grającym w Commandera. Jest to Sol Ring. Za 1 many artefakt i za zatapowanie dodajemy 2 bezkolorowe many. Mistrzowska karta do Commandera, naprawdę. Jak się z nim zaczyna grę, to jest po prostu przepięknie. Swamp. Dobra. No, mogli akurat wrzucić już te wszystkie landy na sam koniec, no ale... Tak chcieli pewnie zamontować, żeby było łatwiej na początku przetasować pewnie. Okej, okay, lecimy. Archfiend of Spite. Za 7 many kreaturka demon 6-6 z flyingiem. I kiedykolwiek źródło pod kontrolą przeciwnika zada obrażenia tej kreaturce, to kontrola tego źródła traci tyle życia. Okej, okay. Chyba że poświęci tyle permanentów.
Czyli tylko i wyłącznie Excel chyba na to będzie działał, albo jakaś podsywka. Bo nie widzę innego rozwiązania. I mamy Madnessa za 5. Co jest bardzo fajne i pasujące do tej talii. Ok. Bone Mixer za 5 many, kreaturka zombie Wizard 4-4. I kiedykolwiek dyskartujemy kreaturę, to tworzymy sobie 2-2 czarnego zombie tokena. Jeżeli dyskartowaliśmy landa, dodajemy sobie 2 czarne many. A jeżeli dyskartowaliśmy kreaturkę, ok. Tak. A jeżeli dyskartowaliśmy non-creature, non-land card, czyli nie kreaturkę i nie landa, to dobieramy kartę do tej talii mistrzostwo. Takich więcej poproszę. Ta talia mi się coraz bardziej zaczyna podobać. Curse of Fool's Wisdom. Za 6 many enchantment. Aura Curse. No, enchant player. Czyli wybieramy sobie play gracza. Enchantujemy go. Przepiękne. Kiedykolwiek zaenchantowany gracz dobiera kartę, to traci 2 życia. A my dostajemy 2 życia. Ok, Madness za 4. Podoba mi się ta karta przeogromnie i ja bym ją poprosił w kilku kopiach. Dorzucił ją jeszcze do co najmniej jednego lub dwóch deków. Genialna karta po prostu. Dobra. Son of Yawgmoth. Za 7 many, z czego 3 czarna fyreksjańska mana. Spoko. Dla przypomnienia, za jedną właśnie czarną fyreksjańską manę możemy zapłacić płacąc jedną zwykłą czarną manę lub 2 życia. Więcej z gicior. I teraz tak. Za 7 many, kreaturka legendarna. Horror Minion 2-2. Okej, okay. Gdyby nic więcej nie miała, to by było po prostu podarcie i do kosza. Ale mamy coś takiego. Ta kreaturka ma lifelinka. I oprócz tego, za każdą czarną manę w koszcie, możemy zapłacić 2 życia. Zamiast płacić tą manę, czyli po prostu każda w koszcie mana od tej pory zamienia się na feleksjańską. Fajnie. I kiedykolwiek rzucamy czarny czar, kładziemy znacznik plus jeden na tej kreaturze. Spoko. Nightmare Unmaking. Za 5 many mamy sorcery. Wybieramy jedno. Exilujemy każdą kreaturę z powerem większą niż liczba kart w naszym ręku lub exilujemy każdą kreaturę z powerem mniejszym niż liczba kart w naszym ręku. Masowy removal. Spoko. Wybieramy sobie w którą stronę. Nawet. Dzięki temu możemy sobie uratować jakieś swoje kreatury, jeżeli nam się uda, a nabrudzić sporo naszym przeciwnikom. Także najbardziej czemu by nie. Ok. Angie Ravager. Zatrzymana. Kreaturka Vampire Berserker 3-3. I kreaturka ta atakuje w każdym kombacie, jeżeli tylko może. Ok. I kiedykolwiek kreatura ta atakuje, discardujemy swoją rękę, po czym dobieramy 3 karty Madness 2. Przy tajnych Madnessach? Jak najbardziej jestem za. Oko.
Skyfire Phoenix za 4 mana, kreatura Phoenix 3-3 Flying Haste. I kiedykolwiek gramy naszego Commandera. To wracamy tą kreaturę z graveyardu do Battlefielda. Czyli wraca do gry. Pięknie. Flying Haste. Spoko. To mnie się podoba. Wildfire Devils. Za 4 many kreaturka. Devil 4-2. I gdy kreatura ta wchodzi do gry. I na początku naszego upkeepu. Tak. Wybieramy gracza losowo. Ten gracz exiluje instant lub sorcery ze swojego graveyarda. Kopiujemy tą kartę. Możemy zagrać kopię tej karty bez płacenia many. Spoko. To mi się podoba. Ok. Aeon Engine za 5 mana artefakt. I artefakt ten wchodzi do gry. Zatapowany. Okej, okay, trochę dziwnie. Ale czemu by nie? Za zatapowanie i exilowanie tej karty odwracamy kolejność gry. Czyli jeżeli graliśmy tak, że każdy gracz, znaczy szło, każdy gracz grał po kolei według wskazówek zegara, to teraz idziemy w drugą stronę. Piękny element chaosu. Podoba mnie się to. To bardzo mi się podoba. Czasami coś takiego naprawdę bardzo mocno zmienia rozgrywkę. Jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się takich kart w dodatkach innych niż Glued i tak dalej. Unstable. Spoko. Fajne, fajne. Okej. Okay. Land. Sanctum of Eternity. I jest to land. Za zatapowanie dodajemy sobie bezkolorową manę. I za 2 zatapowanie wracamy wybranego komandera, którego posiadamy z Battlefielda do naszej ręki. I aktywować to możemy tylko podczas naszej tury. Boniarch Parley za 7 many sorcery. I teraz tak. Exilujemy do 5 wybranych kreaturek z graveyardów. Przeciwnik rozdziela te karty na 2 stosiki. I później wybieramy sobie jeden z tych stosików i wrzucamy do gry pod naszą kontrolę. A reszta wraca do graveyardów właścicieli. Genialne. Po prostu genialne. Jest zacne. Dobra. Champion of the Stray Souls za 6 many. Kreaturka Skeleton Warrior 4-4. Teraz tak. Za 5 many zatapowanie, poświęcenie x innych kreatur. Wracamy x wybranych kreatur z naszego graveyardu do gry. Ok. I za 7 many kładziemy tą kreaturę na wierzchu naszej biblioteki. Naszego graveyardu. Dobra. Z naszego graveyardu możemy sobie to wrzucić. Geth, Lord of the Gold. Za 6 many. Legendarna kreatura zombie 5-5 z Intimidatem. Ok. I za X i czarną manę kładziemy wybrany artefakt lub kreaturę z
kosztem całkowitym x. Okej. Z graveyardu przeciwnika do gry pod naszą kontrolę. What? Okej. Spoko. Dobra, od początku, bo czytałem całe, jest po prostu mistrzowskie, bo aż nie wierzę. Dobra, za X i czarną manę kładziemy wybrany artefakt lub kreaturę z kosztem całkowitym X z graveyardu naszego przeciwnika tak, pod kontrolę do gry pod naszą kontrolę, zatapowane. I dodatkowo ten gracz wrzuca wierzchnich X kart ze swojej biblioteki do swojego graveyarda. Poproszę tę kartę z większej ilości kopii. Okej. Okay. Obnix Illis, Ignature, za 5 many. Jest tak, jak myślałem. To jest ta wersja oba z Battle from Zendikar. Legendary Pistolker, Nix Illis. I teraz tak, za plus 1 dobieramy kartę i tracimy 1 życia. Za minus 3 niszczymy wybraną kreaturę. I za minus 8 wybrany przeciwnik dostaje emblem, który mówi: kiedykolwiek gracz dobiera kartę, tracisz 2 życia. Przepiękne. Soul of Innistrad. Za 6 many kreatura avatar 6-6 z deftaczem. Te soule M15? Chyba w M15. One w ogóle były chyba w startowych dekach. Coś tam się przebija. Czy nie, akurat ten był, ale chyba zielony się tam gdzieś przewijał. Zielonego najbardziej kojarzę. Najbardziej mi się podoba. Solo w Zendikar chyba właśnie też się nazywał. Dobra, mniejsza większość, kreatura. Avatar 6-6 z deftaczem. I teraz tak. Za 5 many wracamy sobie do 3 wybranych kreatur z naszego graveyardu. Do naszej ręki. Piękne. I za 5 many możemy exilować tę kreaturę z naszego graveyardu. I zgadnijcie, co robimy. Wracamy do 3 wybranych kreatur z naszego graveyardu do naszej ręki. Ten zielony właśnie też miał 2 umiejętności. Też właśnie tą drugą też było trzeba ją exilować z graveyardu. To chyba wszystkie właśnie tym soule miały tak. Dobra, jedziemy dalej. Grimoire of Death. Za legendarny artefakt za 4 i za 1 zatapowanie discardowane karty kładziemy study counter na tym artefakcie i za zatapowanie i zdjęcie 3 study counterów z tego artefaktu i poświęcenie go kładziemy wszystkie kreatury ze wszystkich graveyardów do gry pod naszą kontrolę. Dodatkowo są to czarne zombiaki. Jako dodatkowy. No, czarne zombiaki dodatkowo jako do swoich kolorów i typów. Łomatko i córko. Skartowanie karty, czyli robimy sobie od Nessa. No do tej talii to jest po prostu przepiękne. Okej. Okay. Azalium Visitor za 2 many, kreatura, wampir, wizard i 3-1. Czas tak, na początku upkeepu. Na początku upkeepu każdego gracza, jeżeli ten gracz nie ma żadnej karty w swoim ręku, dobieramy kartę, po czym tracimy 1 życia. I mamy Madnessa za 2. Szaleństwo po prostu. Okej. Okay. Beacon of Unrest. Za 5 many sorcery, które pozwala nam na
wrzuceń wybranego artefaktu lub kreatury z graveyardu do gry pod naszą kontrolę, po czym wpasowujemy tą kartę do biblioteki właściciela, czyli do naszej biblioteki, no, zostaje wtasowana. Tylko że tutaj nie ma ograniczenia, że to musi być nasz graveyard. Okej, okay. Czyli kradniemy karty naszym przeciwnikom. Nie mam nic przeciwko. Doomed Necromancer za trzymane kreatura Human Cleric Mercenary. Dużo tego ma. 2-2. No, to te przytomki to mam dodatkowej, okej. I za jeden zatapowanie poświęcenie tej kreatury wracamy wybraną kreaturę z naszego graveyardu do gry. What? No, podobasz mi się, podobasz. Fajna jesteś. Tak, no. I teraz tak. From under the floorboards. Za 5 many sorcery madness. Za X i 2 czarnej. I teraz tak. Tworzymy 3 zatapowane zombiaki 2-2 tokeny i dostajemy 3 życia. Jeżeli poszedł, ok, madness był zapłacony, to zamiast tego tworzymy X. Tych tokenów i dostajemy X życia. Piękne. Piękne. Hedonist. Hedonist. Ok, za 7 many enchantment. I gdy karta ta wchodzi do gry, ekstrahujemy wszystkie karty z wybranego graveyardu przeciwnika. Możemy grać landy exilowane na pomocą tej karty. To jest spoko. I możemy grać nielandowe karty exilowane za pomocą tej karty. Nie możemy rzucić więcej niż jeden czar na turę. W ten sposób. Spoko. Ingark's Wake. Za 9 many. Mistrzostwo to jest trochę dużo już. Sorcery. I niszczymy wszystkie kreatury, które nie kontrolujemy i wszystkich planeswalkerów, których nie kontrolujemy. Aha, no na to wyjaśniło. Niszczymy po prostu wszystko, co nie jest pod naszą kontrolą. Okej, okay. Dobra. Oversee the Damned za 7 many kreatura demon 5-5 flying i gdy kreatura ta wchodzi do gry, możemy zniszczyć wybraną kreaturę. I kiedykolwiek nietokenowa kreatura pod kontrolą naszego przeciwnika umrze, tworzymy 2-2 zombie tokena. Spoko. O, możemy się nie wyrobić tak jak planowałem, no ale zobaczmy. Ok, Awesome Judgment za 3 many, za 2 many, przepraszam, sorcery i z badnessem za X i czerwoną. I czarnym zadaje 2 obrażenia rozłożone według celów, według naszego widzimisię, czyli tak jak chcemy. I jeżeli madness był zapłacony, to zadaje X obrażeń zamiast tego. Ok. Spoko. Chaos Warp. Łapa już mi zdrętwiała. Dobra, chyba trzeba będzie sekundkę przerwę zrobić. Jeszcze mi trochę kart zostało. A tutaj już będą landy się chyba przewijały. Zaraz, dobra, może dożyjemy. Okej, okay, zobaczymy. Dobra, zatrzymany instant. I teraz tak. Właściciel wybranego pergamentu wtasowuje to do swojej biblioteki, po czym pokazuje wierzchnią kartę z swojej biblioteki. Jeżeli pernament. Dobra, już tak, pernament. Aha, czyli właściciel wybranego pernamentu wstosowuje go do biblioteki, po czym pokazuje wierzchnią kartę tej biblioteki. Jeżeli
jeżeli to jest permanent, to wrzuca go do gry. O, taki rzeczywiście chaos, bo możemy sobie nieźle nabroić tak naprawdę, jeżeli to zrobimy z permanentem przeciwnika. Może być słabo. Dobra, nie, jednak za sekundkę wracamy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jedziemy. Flyer of the Hatebound za 6 many, kreatura. Level 4-2 z undyingiem. Okej, okay. I kiedy kreatura. Kiedy ta kreatura lub inna kreatura wchodzi do gry z naszego graveyarda, ta kreatura zadaje obrażenia równe swoim powerowi, wybranemu celowi. Szczyt z undyingiem, jeszcze zrozumiałem dowcip. Piękne. Ok. Magus of the Wheel. Zatrzymany. Kreatura Human Wizard 3-3. I teraz tak, za 2 zatapowanie, poświęcenie tej kreatury. Każdy przeciwnik dyskartuje swoją rękę. Każdy gracz, przepraszam, dyskartuje swoją rękę, po czym wybiera 7 kart. Dobra, jako że gramy na Madnessach, może nie być aż tak źle. Mistrzostwo Squee. Goblin na Bob. Ok. Zatrzymany, legendarna kreatura Goblin. 1-1 na początku naszego upkeepu. Możemy wrócić sobie tę kreaturę z naszego graveyardu do naszej ręki. Zacznę. Stąpki Okultyst. Zatrzymany. Kreatura Vampire Horror 3-2 z Tramplem. I kiedykolwiek kreatura ta zada combat damage'a graczowi, Excelem wierzchnią kartę z naszej biblioteki. Do końca tury możemy zagrać tą kartę. Luzik. Madness 2. Luzik. Spoko. Warstorm Surge. Za 6 mana enchantment. Kiedykolwiek kreatura wchodzi do gry pod naszą kontrolę, to zadaje damage równe swojemu powerowi, dowolnemu celowi. Ała! Ała, jak mi to zabolało. Poproszę tę kartę w kilku kopiach. Nie, ale na serio teraz mówię. To jest kolejna karta, którą chcę mieć w kilku kopiach w tym momencie. Bloodhall Priest. Za 4 mana. Kreatura Vampir Cleric 4-4. Kiedykolwiek. Okej, okay. Kiedykolwiek kreatura ta wchodzi do gry lub atakuje. Jeżeli nie ma żadnej karty w ręku, kreatura ta zadaje 2 obrażenia dowolnemu celowi. Wiecie, co ma jeszcze fajnego? Madness. Zatrzymana. Bo czemu by nie? Klucz do miasta. Klucz do dżungli. Dobra. Klucz do miasta kosztuje nas 2 many. Jest to artefakt. I za zatapowanie i dyskartowanie karty do jednej wybranej kreaturki. Jedna no, można wybrać do jednej kreaturki, która nie może blokować w tej turze. I kiedykolwiek klucz do miasta zostanie odtapowany, możemy zapłacić 2. Jeżeli to zrobimy, dobieramy kartę. Solen Simulacrum. Za 4 mana artefaktyczna kreatura Golem 2-2. I gdy kreatura ta wchodzi do gry, możemy przeszukać naszą bibliotekę w poszukiwaniu landa. Wrzucamy tę kartę do gry zatapowaną, po czym tasujemy naszą bibliotekę. Gdy kreatura ta umrze, możemy dobrać kartę. Ok. Drownyard Temple. Land. Za zatapowanie dostajemy jedną bezkolorową manę. I za 3 many możemy sobie wrócić tą kartę z naszego graveyardu do gry zatapowaną. Spoko.
Exotic Orchard Land. Za zatapowanie dodajmy 1 mana dowolnego koloru, które może być wyprodukowane, aha, przez landy pod kontrolą naszych przeciwników. Okej, okay, dobra. Luzik. Gaia Reach Sanitarium. Legendarny land. Za zatapowanie dodajemy sobie bezkolorową manę lub za 2 zatapowanie każdy gracz dobiera kartę, po czym dyskartuje kartę. Jak najbardziej przy Madnessach mamy przewagę i tak naprawdę wtedy nad przeciwnikami. Swamp, Mountain. Ok. I się skończyło. Dobra. Akum Refuge. Land, który wchodzi do gry zatapowany. I gdy wchodzi do gry, dostajemy życia. Za zatapowanie dostajemy czarną lub czerwoną manę. To są te landy, które lubię dużo bardziej od... On co mankowałem teraz? Ej, one były komonami. To była przewaga nad Gilgate'ami. Po prostu niesamowita. Ash Barrens. Land. Za zatapowanie. Bezkolorowa mana. Basic. Land Cycling. Ok. Barrenmoor. Land. Wchodzi do gry zatapowany. Za zatapowanie dodajemy czarną manę i mamy Cycling za 1 czarnej many. Ok. Bloodfire Skies. Land. Wchodzi do gry zatapowany. Gdy wchodzi do gry, dobieramy, dostajemy do życia. A to jest to. To się tak nazywa, to Bloodfire Skies, a nie tamto. I to jest common. Ok. Dostajemy zastopowanie czarną lub czerwoną manę. I to jest przewaga właśnie tego landa nad między innymi właśnie takimi landami, które były, które nie wchodzą do gry zastopowane, tylko że się nie dostaje jeden życia. Tu się dostaje jeden życia, tutaj już niestety nie. Są dwa komony. Tutaj czasami bywały uncommony. Właśnie też. Szkoda grać. Command Tower z land. Za zatopowanie dodajmy 1 mana w identity kolorów naszego komandera. Także spoko. Mamy jeden dowolnej many, która nam jest potrzebna przy naszej talii. Zawsze wtedy wchodzi Evolving Wilds, standardowy land. Za zatapowanie poświęcenie go, przeszukujemy naszą bibliotekę, wyszukujemy sobie basic landa, wrzucamy do gry zatapowane, po czym tasujemy swoją bibliotekę Forgotten Cave, land, który wchodzi do gry zatapowany. Za zatapowanie dostajemy jedną czerwoną manę i mamy cycling za czerwoną. Memorial to Folly. Wchodzi do gry zatapowany. Za zatapowanie dostajemy czarną manę. Za 3 mana. Zatapowanie poświęcenie tego landa. Wywracamy sobie wybraną kreaturę z naszego graveyardu do ręki. Mortuary Mire. Land. Wchodzi do gry zatapowany. Gdy wchodzi do gry, wrzucamy sobie wybraną kreaturę z naszego graveyardu na wierzch naszej biblioteki. I za zatapowanie dostajemy jeden czarny manę. Weird Landscape. Wchodzi do gry zatapowany. Za zatapowanie dostajemy jeden bezkolorowej many. Za 2. Zatapowanie. Poświęcenie tego landa. Przykujemy naszą bibliotekę w poszukiwaniu 2 landów, które dzielą typ. Po czym rzucamy je do gry zatapowane. I tasujemy bibliotekę. To mnie się podoba. Już chyba wiem. Tu będzie można powymieniać te landy na takie bardziej fikuśne, fajniejsze. Bo czemu by nie? Rakdos Carnarium. Wchodzi do gry zatapowany. Gdy wchodzi do gry... Aha, wracamy sobie jeden land, który kontrolujemy, do naszej ręki. I za zatapowanie dostajemy jedną czarną, jedną czerwoną manę. Lubię te landy. Gate. Wchodzi do gry zatapowany i dostajemy czerwoną manę. Ok. Rick's Muddy Dungeon Place.
Land za zatapowanie dostaje bezkolorową. Zatrzymany za tapowanie. Każdy gracz discarduje kartę. Aktywować to możemy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli możemy rzucić sorcery. Poko. Przy tej talii madnessowej jak najbardziej. Zacnie. Teramorphic Expanse. Dokładnie to samo co Evolving Wilds. Za zatapowanie poświęcenie. Przeszukuję naszą bibliotekę. Wyszukujemy sobie Basic Landa, wrzucamy go do gry zatapowanego, po czym tasujemy bibliotekę Temple of the False God. Uch, się zginęło już pięknie. Puh, za długo jednak trzymałem tę kartę w łapie już. Czekaj, chyba to już było zgięte, ale nie wiem, dobra, może ja już. Żyćko. Land za zatopowanie dodajemy sobie dwa bezkolorowe many. Aktywować to możemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kontrolujemy 5 lub więcej landów. Dobrnęliśmy do końca dzisiaj naprawdę mistrzowsko. Trwało to, podejrzewam, że z jakąś godzinę, więc będzie dobrze. Później się dopiero okaże. Zrzucam wszystkie materiały. No teraz mam tylko z tego ostatniego cięcia, czas podany. Dobra, nie zostaje mi innego jak pożegnać się z wami i zaprosić na kolejny film. Póki co trzymajcie się. Cześć.